Cześć, chciałam Was dzisiaj zaprosić do zrobienia śledzi, takich śledzi w słoiku, które muszą sobie tam postać 3-4 dni, czy tam tydzień, których nie trzeba natychmiast zjeść i jak się nie zje na Wigilię, to się mówi, ach, to zjemy na Nowy Rok, to właśnie takie są śledzie. Tym razem będą w majeranku, czosnku i cebuli, czyli takie nasze typowo polskie składniki. Najlepsze robi nasza kuma Ania, ja nie robię tak dobrych, ale też nie są najgorsze. I jak się wybiera śledzie, to mówiłam przy szubie, to już nie będę mówić. W każdym razie starajcie się wybrać jak najlepszy produkt, czyli jak najlepsze śledzie, bo to jest bardzo ważne. Dobra, no to potrzebujemy około 4 matiasy, takie najlepiej tłuściutkie, fajne. I ja je moczyłam około 3 godzin w wodzie z mlekiem. I potem je odsączyłam. I potrzebujemy tak. Jedną cebulę, taką niezbyt dużą. Ja tak dziwnie kroję, możecie kroić jak chcecie, ja kroję tak, że połowę kroję w kosteczkę, a połowę kroję w takie pół piórka. No tak, tak mam, tak mi smakuje. Dobra. I potrzebujemy, zależy kto jak lubi czosnek, ja tak biorę z 5 ząbków, 4-5 w zależności od tego jak on jest duży. I jego przeciska można też drobno pokroić. Ale przyciśnięty też jest spoko. I potrzebujemy takie 3 solidne łyżeczki, no 2-3, tak na oko trochę daję, majeranku. Nie mam w tym roku swojego niestety. I troszeczkę pieprzu. Można dać soli, nie trzeba dać soli, jak kto lubi. I tą całą miksturę mieszamy i zalewamy olejem. Fajnie, fajnie smakuje to z olejem lnianym, ale trudno jest dostać dobry olej lniany, więc to jest po prostu rzepakowy. No i to smak. Troszkę może być. O. Już są śledzie w oleju, to tego oleju też tak nie możemy żałować bardzo. Dobra. I to niech sobie stoi, nie musi długo stać, bo to będzie stało dopiero w słoiku. I potrzebujemy tak z 6 kulek ziela angielskiego, dorzucam. I na każdy słoik ze dwa ziela angielskiego. Ale to już jak dopiero będziemy nakładać śledzie do słoika. Dobra, no i teraz tak, śledzie kroimy. Ja kroję w takie kawałki, nie w kostkę, nie całe płaty. I wrzucamy do słoika. I po troszku marynaty. Listek. Kiedyś jako młoda gospodyni zalałam śledzie gorącym olejem. Nie polecam, nie róbcie tego. Z tego względu, że one się wtedy robią miękkie i ohydne. Obrzydliwe po prostu. Mam słoik niewymiarowy, już widzę, bo na 2 za mało, na 1 za dużo, ale to niczemu nie szkodzi, on nie musi być pełny. No. Znowu listeczek damy. Które to jest to? Żeby się pokryło. Jak za mało jest oleju, to jeszcze można troszeczkę dolać, ale widzę, że tutaj może być. No i już. Ja jeszcze dam do drugiego słoika. Zostało mi 1,5. Czyli tutaj lepiej byłoby taki większy troszeczkę słoik, to by wszystko nam weszło. No ale niestety. Ten trzeba szybciej zjeść, bo jest niepełny, albo na spróbowanie. Albo jeszcze dodać jednego. O! I nam tyle mniej więcej wychodzi. Najlepiej wziąć słoik taki półlitrowy, porządny, to wtedy wszystko nam się zmieści do jednego słoika. Bardzo polecam śledzie w majeranku. Ja bardzo lubię, są takie
Może nie wymyślne, bo są i śledzie w kawie robią, i w pierniku. Być może są bardzo smaczne, ale w majeranku takie klasyczne też bardzo dobre. To serdecznie zapraszam, polecam i wszystkiego dobrego.